Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Jak widzicie, w ogrodzie dość deszczowo, zimno, włożyłam nawet czapkę, bo jest tak zimno, ale ogród nie czeka, dzisiaj bierzemy się do pracy, kopiemy trochę roślin, pokażę Wam, co fajnego do mnie przyjechało, posadzimy rośliny i będą wyniki konkursu z zeszłego tygodnia z Jagrabem. Zapraszam na ten odcinek. Założyłam czapkę, bo święta spędziliśmy w bardzo ciepłym miejscu. Tak w sumie na ostatnią chwilę kupiliśmy sobie bilety i polecieliśmy na Maltę. Było po prostu fantastycznie, 18 stopni, chodziliśmy w krótkim rękawku, więc jak wczoraj wylądowałam w Polsce, to myślałam, że zamarznę. No mam nadzieję, że przywieziemy z sobą piękną pogodę. Super był ten wyjazd. Pochodziliśmy, pospacerowaliśmy, pooglądaliśmy fantastyczne rośliny, takie bardziej tropikalne. Na Instagramie już Wam trochę pokazywałam. Natomiast super to był wyjazd. Odpoczęliśmy co prawda tylko 3 dni, ale fajnie było podładować baterie. Moja głowa jest pełna pomysłów po tym, jak pooglądałam sobie różne kwitnące rośliny na Malcie. Wróciłam oczywiście do ogrodu i od razu pobiegłam zobaczyć, jak wszystko wygląda i co się dzieje. Magnolia wygląda super leciutkie, ma uszkodzenia mrozowe, ale naprawdę są niewielkie w porównaniu z tym, co było w poprzednich latach. I prognoza na razie jest bardzo optymistyczna, także trzymam za nią kciuki, żeby wszystko było ok. Natomiast z minusów, słuchajcie, jak wróciłam, okazało się, że moje kilkunastoletnie czosnki zaczynały umierać i nie wiedziałam, co się dzieje i zaczęłam w pewnym momencie je odkopywać. Okazało się, że nornica wzięła się za czosnki. Mówi się o tym, że nornice czosnków nie ruszają i nigdy nie ruszała. Za tulipany się brała i owszem, ale nigdy za czosnki. Straciłam już 8. Koszty nornicowe to już liczę w tysiącach, ponieważ najpierw poszło około setki tulipanów. Dostałam od Was sporo wiadomości na Instagramie, że też macie w tym roku ten problem. Jest bardzo długo zimno. Prawdopodobnie nie ma takiego ruchu pod ziemią tego, co ona jada i bierze się za nasze rośliny. Także na razie walczę. Jakieś saszetki zapodałam. Miejmy nadzieję, że coś to pomoże, bo nie chcę stracić moich czosnków. Zobaczymy, jak to się będzie działo. Jak na razie zeszły rok i ten nornica zdecydowanie versus Marta, nornica jest na prowadzeniu. Nie wiem jak Wy, ale ja po takich wyjazdach uwielbiam wpaść do ogrodu, bo nawet 3-4 dni poza domem możecie zobaczyć, szczególnie wiosną, jak ten ogród po prostu wszystko nagle rośnie. Wydaje się to aż niemożliwe. Trawnik jest dużo bardziej zielony, rośliny porosły, na tulipanach pojawiły się pąki, widzimy już, co będzie kwitło, a co nie będzie kwitło i są tylko pojedyncze
słyszeliście, ale my też posadzimy dzisiaj fantastyczne rośliny. Ruszamy, pokażę Wam, co będę sadzić. Pierwsza roślina, którą będziemy sadzić, to flox szydlasty. Znacie tę roślinę z mojego majowego, czerwcowego ogrodu. To jest taka wielka poducha na naszym białym placyku, która rośnie, ja Wam mówiłam, że jest roślina, która rośnie w żwirze. Nigdy jej nie nawożę, nie sadziłam jej w jakiejś specjalnej ziemi, po prostu posadziłam tak żwir, trochę tam jest ziemi pod spodem. Fantastycznie sobie radzi, jest wyjątkowo z tego miejsca zadowolona. I ostatnio na Instagramie oglądałam u Anity z Zielonego Eksperta, jak ona pokazywała swoje nowe floksy szydlaste, jakie ma w ofercie. I od razu zamówiłam sobie kilka. I stwierdziłam, że w paru miejscach właśnie na tym żywirze chciałabym je dosadzić. Odmiany, jakie tutaj mam, to jest tak Candy Stripe, taka z paseczkami, takimi lila. Potem mam odmianę białą, która nazywa się Spring White. Pięknie już kwitnie. Tylko z nią muszę pomyśleć, w jakim miejscu ją posadzić, żeby było ją widać. Bo na białym żywirze myślę, że te kwiatki mogłyby tutaj niknąć. Potem odmiana, którą zamierzam posadzić przy lawendach, nazywa się Spring Lilac. Jeszcze nie ma kwiatów, ale one będą takie leciutko fioletowe i wydaje mi się, że ta odmiana tam będzie się świetnie sprawdzała. A dla wielbicieli takich bardziej ognistych kolorów ta odmiana nazywa się Scarlet Flame, taka mocno ciemno-różowa. Z tymi roślinami zamierzam postąpić dokładnie tak samo jak z tamtymi. Trochę tak poszłam na czuja, ale okazało się, że to się świetnie sprawdziło, także też zrobię po prostu taką dziurkę w żwirze. Odrobinę tam na pewno dojdziemy do ziemi i taka ilość ziemi, jaka jest w doniczce, zostanie posadzona i nic więcej robić z nimi nie będę. Na razie niech one się tam ukorzeniają. Dla nich taka miejscówka, która się fantastycznie drenuje, gdzie nie stoi woda. Oprócz tego, że dobry drenaż, to też jest to miejsce w pełnym słońcu i jak widać u mnie wyjątkowo do tej roślinie służy. Pamiętajcie o tym, żeby nie sadzić ich w glebach zwięzłych. Jeżeli chcecie posadzić tam, gdzie jest więcej ziemi, jest to na przykład glina, to bardzo dobrze byłoby dodać żwiru, dodać piasku, żeby dużo lepiej się to drenowało i żadnych zastoisk ziemi, jakichś takich miejsc, z których mogłyby wymarzać. No i nic, tylko wkopać w ziemię i czekać, aż się rozrosną w tak wielkie poduchy jak te moje. Jak już tutaj jestem, to od razu zrobię trochę porządków. Oczywiście nie posprzątałam jakoś super, hiper, albo potem coś naleciało. No tak czy inaczej, na pewno jakieś chwasty wyrosły. Tutaj już widzę, że jakiś mlecz mi się trafił. I od razu go sobie podkopię, usunę, żeby mieć jednego z głowy. Przy okazji ciągle nie wykopałam tych moich orlai. Będę próbować w tym tygodniu poprzesadzać je na rabaty. Natomiast, żeby przygotować miejsce dla mojego floksa szydlastego, odsunę sobie żwir i podkopię na głębokość, tak jak ona tutaj sobie rosną, czyli na głębokość doniczki. Wsadzę po prostu w tą dziurę i następnie zasypię także żwirem. I myślę, że będą bardzo zadowolone. Jak możecie zobaczyć, mamy prawie że sam żwir, ale też jest troszeczkę podłoża. Jak się podkopiemy troszeczkę głębiej, staram się nie mieszać tego ładnego żwirku z tym klincem, który jest pod spodem. Tutaj możecie zobaczyć, że jest lokalna ziemia wymieszana z piaskiem. My tutaj, dlatego że sadziliśmy lawendy, w tej części było sypnięte bardzo dużo pospółki. Także tutaj myślę, że będą zadowolone. Zobaczcie, prawie w ogóle nie ma tu czarnej ziemi. Tym, co wykopałam, zasypuję rośliny, lekko ugniatam, tak żeby nie było kieszeni powietrznych. I całość już zasypię teraz tym ładnym, jasnym żwirem. Pod spodem oczywiście nie ma żadnej włókniny, spokojnie roślina może się tutaj rozrastać. Pamiętajcie o tym, że rośliny tego typu, które lubią żyć w takich podłożach żwirowych, ubogich, bardzo źle będą reagowały, jeżeli będziecie je nawozić. Będą się wyciągać, będą chorować, będą dużo bardziej podatne na choroby grzybowe. Także warto zawsze dać im takie stanowisko, jak one lubią, czyli pełne słońce, dobrze drenująca się gleba, bardzo uboga gleba i będą, wiecie, zobaczcie, jak tamta nasza poducha nigdy nie nawożona, co roku jest wielka poducha pełna różowych kwiatów.
podejmę próbę wykopania orlaji ze żwiru. Orlaja ma długi korzeń palowy. Tutaj się wysiała, ponieważ szłam po prostu z naręczem orlaji takiej ususzonej i upadły mi nasiona. I oczywiście tutaj wysiały się najchętniej, nie gdzie indziej. Orlaja ma długi korzeń palowy i nie można go uszkodzić w trakcie przesadzania, co oznacza, że muszę ją podkopać bardzo, ale to bardzo głęboko i spróbować usunąć z całym korzeniem palowym. Zobaczymy, czy się uda. Okej. Udało mi się ją odkopać. Zobaczymy, jak przetrwa. Ja w ziemi bardzo dużo ich wykopuję, bo one bardzo często sieją mi się same, są za blisko, więc bardzo delikatnie poruszając się tak, żeby nie uszkodzić, słuchajcie, tego fragmentu. Tutaj jak troszeczkę naderwiemy tych delikatnych korzonków na dole, nie powinno być źle. Natomiast złamanie tego korzenia palowego niestety skończy się śmiercią rośliny i czym prędzej wkopuję ją od razu do ziemi, na pewno nie będzie tak zachwycona, bo tutaj przecież taka żyzna ziemia to jej nie odpowiada na żwirze, jest po prostu najlepiej. Wszystkie rośliny u mnie na żwirze po prostu uwielbiają się siać. Żeby ją posadzić, palcem dosłownie wykopię jej taki niewielki dołek. Tutaj jest też sporo piasku, mam nadzieję, że będzie zachwycona. I posadawiam ją tak, jak rosła tam. Zasypuję, ugniatam. Dzisiaj będzie dalej jeszcze lało, także mam nadzieję, że się podleje, ale warto zawsze po przesadzaniu rośliny sowicie podlać, tak żeby nie było kieszeni powietrznych. No i zobaczymy, czy przeżyje. Te, które już przesadzałam w ogrodzie kwiatów ciętych, bardzo dobrze się przyjęły, bo to już było tam z pięć dni temu i wszystkie wyglądają bardzo zdrowo i rosną dalej. Bardzo często pytacie się o nasz żwir. Tak jak widzicie, on tutaj pod spodem nie ma żadnej włókniny, jest po prostu pospółka, na to jest kliniec i na to potem była biała marianna, która jest teraz szarą marianną. Ona oczywiście z biegiem czasu się brudzi, ma 15 lat. Tutaj czasami dosypujemy trochę świeżej i mieszamy. I myjemy mniej więcej raz w roku, ale czekamy, aż brzoza skończy pylić. Bo kiedy brzoza kończy pylić, to zrzuca z siebie taki rudawy osad, który spada tutaj na wszystko i wszystko trzeba wtedy wymyć od nowa. Także z reguły, żeby już nie robić dwa razy pracy, czekamy, aż to wszystko z brzozy zleci, wchodzimy z myjką ciśnieniową i potem żwirek wygląda znowu fantastycznie. Przejdziemy jeszcze na front ogrodu, posadzimy tam szałwie, ale różowe szałwie. Tutaj ostatnio dosadzałam odmianę Compact Deep Blue. To jest taka bardzo fajna szałwia, która jest niska i się nie pokłada. Czekam też, tutaj ta szałwia jest z kolei z Florini i ta różowa też jest z Florini, natomiast Anita z Zielonego Eksperta będzie jeszcze miała szałwię, która nazywa się coś z April Night chyba i powiedziała mi, że jej zdaniem to jest najlepsza szałwia. Czekam, w maju chyba albo w czerwcu mają być, będę też ją sadzić, bo Anita ma dostęp do wszystkich szałwi i powiedziała mi, że tamta jej zdaniem jest najlepiej zachowującą się szałwią w ogóle, także zobaczymy. Ale idziemy posadzić tę różową. Kolejna roślina, którą będziemy sadzić, to szałwia. Tutaj ta nazywa się Compact Bright Rose i jest różową szałwią. Ja w tym roku szałwi wprowadzam kilkadziesiąt do ogrodu kolejnych. Mam karadonnę i miałam Deep Blue, która po niestety tej powodzi, którą mieliśmy w zeszłym roku, została tak zalana wodą, że niestety, ale wygniła. Ta powódź wydarzyła się w fatalnym momencie, zaraz po tym, jak szałwię przycięłam po kwitnieniu bardzo nisko. I dlatego, że ona nie miała żadnej części zielonej i do tego stała jeszcze w wodzie, to niestety moje bardzo stare już takie szałwie, które miały chyba z 8 lat, wygniły. No niestety, ale to zawsze jest szansa na to, żeby posadzić kolejne rośliny w ogrodzie, także w tym roku pojawi się szałwi dużo i dużo różnych odmian. Jestem bardzo ciekawa, jak one się będą zachowywały. Szałwie są też roślinami, które nie lubią gleby przenawożonej i też lubią glebę świetnie się drenującą i najlepiej rosną w pełnym słońcu. Nie będą Wam się wtedy wyciągały, nie będą się wykładały. Te odmiany, które ja sadzę, one z reguły są bardzo kompaktowe, nie powinny się wykładać, ale jeżeli posadziłabym je w takiej bardzo bogatej glebie, z dużą ilością kompostu czy obornika, to one niestety będą rosły troszeczkę za wysokie. Tutaj niestety to jest takie miejsce testowe, bo w pozostałych starałam się wybrać takie miejsca, których nie nawoziłam w tym roku. Była tylko cienka ściółka z kompostu. Tutaj natomiast jest taka rabata, która jest nieco za wilgotna moim zdaniem. Te szałwie wsadzę jako test. One będą przy samej fontannie, dlatego że przy fontannie wydaje mi się, że mniej stoi woda, ona troszeczkę spływa w dół. Także miejmy nadzieję, że ta miejscówka będzie dobra. Także w tym miejscu nie dodaję żadnego nawozu, wkopuję do tej gleby, która tutaj jest. Specjalnie tego kawałka w ogóle nie nawoziłam. Jest tylko wyłożona ściółka z kompostu i miejmy nadzieję, że będą zadowolone. To jest miejsce bardzo słoneczne. Większość dnia tutaj jest słońce. Zobaczymy, jak będą rosły. Tak samo kopię dołek wielkości, doniczki, wsadzam, zasypuję i warto podlać po posadzeniu, żeby ziemia dobrze obkleiła korzenie i żeby nie było kieszeni powietrznych.
rośliny wkopane, ja Wam tylko polecam, jak zamawiacie przez internet albo kupujecie w sklepie stacjonarnym jakiekolwiek rośliny. Jeżeli one nie są wrażliwe na przymrozki, a żadne byliny takie nie będą, to natychmiast wkopujcie je do ziemi. Nie trzymajcie ich w domu, nie trzymajcie ich lepiej w doniczkach, no chyba, że musicie. Natomiast my teraz jak wyjeżdżaliśmy, to wiedziałam, że one miały być w jednym miejscu. Gaba miała je podlewać i wiadomo było, żeby ich nie przesuszyć. To jest kluczowe, ale najgorzej to, co można zrobić, to trzymać je w domu, w cieple. One zaczynają wybiegać, rosnąć. Lepiej tego nie robić. Lepiej włożyć do ziemi. One wtedy tak, to jest dla nich po prostu najlepsza sytuacja. To ja zabieram Was w okolice mojej nowej szklarni i powiem Wam, kto wygrał konkurs Jagramu. Chodźcie. Daniel z Jagramu powiedział, że mam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo pozdrowić i podziękować za taką ilość fantastycznych komentarzy. Było ich naprawdę dużo. Wszystkie pomysły były świetne. Było mnóstwo wierszy, mnóstwo marzeń. Ja liczę na to, że wszystkim Wam te marzenia się prędzej czy później spełnią. Niestety możemy wybrać tylko jednego zwycięzcę, znaczy wybierała firma Jagram. Ponoć czytali komentarze przez kilka godzin. Była długa debata i mamy wygraną. Jest to kobieta o niku The Ada Fly, której marzy się pergola i marzy się magiczna furtka do ogrodu. Przepiękny wpis. Ja mam nadzieję, że ta nagroda pozwoli Ci zacząć tworzyć Twój fantastyczny, magiczny ogród. Bardzo się cieszę, że wygrywasz. I poproszę o kontakt. Ja tutaj wrzucę Ci kontakt do Jagramu, na maila. Napisz im wszystkie swoje detale, a nagroda do Ciebie oczywiście przyjedzie. Wszyscy pozostali, bardzo mi przykro, że nie wszyscy mogli wygrać. Natomiast jeszcze przez 3 tygodnie możecie korzystać z kodu rabatowego Marta10 na stronie Jagramu. Ja Wam oczywiście wrzucę jeszcze raz ją w opisie i liczę na to, że w następnym konkursie znów komuś się poszczęści. Pamiętajcie, że były dwa konkursy. Jeden był tutaj na YouTubie, a drugi na Instagramie. I tego samego dnia, którego pójdzie to wideo, czyli w czwartek o godzinie 20 w relacjach powiem, kto wygrał drugą nagrodę o wartości 500 zł. Chyba znowu zbiera się na deszcz. Mam nadzieję, że podleję te moje roślinki, które posadziłam. Jeżeli chodzi o rośliny, to w opisie wideo wrzucam Wam też nazwy roślin, które sadziłam i miejsca, z których one pochodzą, czyli do Anity Zielonego Eksperta i do Florini. Tam wrzucę Wam te konkretne odmiany, jeżeli są ciągle dostępne. I tą odmianę szałwii, o której Anita mówi, że jest po prostu the best. Ja też mam nadzieję, że ona się sprawdzi, jak ją posadzimy, ale to dopiero za jakiś miesiąc będzie dostępna. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, trzymajcie kciuki, żeby w końcu pojawiło się słońce i żebyśmy mogli chodzić bez kurtek i bez czapki. A my widzimy się w kolejnych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.